nasz biznes dla zaplanowania, co? Bo to jest poważna sprawa, rozumiesz? Spokojnie, spokojnie, siadaj. Siadaj, zaraz ci wytłumaczę. No uspokój się, no. Oczywiście. Każda inna powiedziałaby, bardzo pana przepraszam, dym mi przeszkadza. Czy zechciałby pan gdzie indziej położyć popielniczkę, ale ona nie. Ona nie zniża się do mówienia. Nie, ona wyraża swoje niezadowolenie gestem wyrachowanym. Gestem pełnym znużenia, powolnym gestem, który zdaje się mówić, niech pan pali, niech pan pali. To nie do zniesienia, ale i tak szkoda słów. Gestem, po którym zaczynasz zastanawiać się, czy to ty jej przeszkadzasz, czy twój papieros. Przesadzasz? A widzisz, Iwan nie mówi, że nie mam racji. Iwan mówi, że przesadza. Ja pomyślałem sobie o tym jako o dziele otwartym. Znaczy, tu przyświecała mi ta myśl Umberto Eco o dziele otwartym, powiem o co mi chodziło. Umberto Eco w swoim takim głównym traktacie napisał, że zmienia się kontekst dzieła, że dzieło nie jest relacją pomiędzy autorem a dziełem, tylko pomiędzy, żeby było pełne, to musi być dzieło i odczytanie tego dzieła przez publiczność, czyli ono jest ciągle jakby otwarte, dlatego że ono się spełnia jakby w tym, w kontekście jakby zderzenia z ludźmi, że ono nie istnieje w postaci zapisanej, literackiej tak naprawdę, tylko ono zaczyna żyć dopiero w kontekście. I tym kontekstem nie jest falanga krytyki, która opisuje tej XIX-wiecznej na przykład no, co, czym jest dzieło sztuki i tak dalej, o co tu chodzi w tej sztuce, tylko ono już zostaje rzucone na żer publiczności. I tam dopiero rodzi się na nowo się jakby stwarza. I to mnie jakby bardzo zainteresowało w przypadku tego, dlatego że nikt tego dzieła Jasminy Rezy, która operuje z prawnym piórem i widzieliście państwo te wszystkie, jakby nie wiem, nawet scenariusze filmowe, które jakby funkcjonują i u Polańskiego, rzeź i tak dalej. To jest ciągle ta sama autorka, która opisuje jakby dwie przestrzenie ludzkie. To znaczy jedna przestrzeń to jest przestrzeń jakby taka wyidealizowana, zmetaforyzowana, objęta pewnym schematem zachowań ludzkich, konwenansu, a z drugiej strony jest to przestrzeń ukryta. To znaczy to, co się znajduje, to, co jest, nie wiem, w filmach Hanekego, to znaczy to, co się znajduje pomiędzy słowami, to, co jest ukryte tam. I nas bardzo interesowało w naszej pracy poszukiwanie rzeczy ukrytych tam. Dlatego nie chcemy opowiadać o tej dosyć, nie wiem, no banalnej historii, a może nie banalnej, no o przyjacielu, który sobie kupił obraz, przewyższając jakby tą całą tą grupę przyjaciół i się ferując na jakby człowieka, który się na sztuce zna. Tylko to jest historia tak naprawdę o tym, że sztuka też jakby bierze udział w tej nieustannej pogoni, w tym, co mówił Fior, że sztuka jest modą, którą możemy akceptować, którą nie akceptujemy, która jest jakby podłożem naszych, że się tak wyrażę, oby była, no ale czasami jest, konfliktów, która raz jest skierowana na wielkie pieniądze, raz na niezrozumienie i to jest jakby ten dylemat, to znaczy co zrobić z tym obrazem, na którym jest nic. Okazuje się, że ten obraz, na którym jest nic, czyli biel, czyli jakieś wyobrażenie, przyjmuje różne konteksty poprzez bohaterów. I te konteksty się rodzą trochę w zderzeniu z publicznością. Które ci silnie rozwalili bębenka? Nie, no nie przesadzaj. A to możesz wiedzieć, nie jesteś na rynku? Nie. Dobra. A to przyjaciele, facet się u wyższych studiach. Czekaj. Nie, 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 musisz się przesunąć bardziej w prawo. Spokojnie. Panie Robercie, kolejny spektakl na małej scenie. Tym razem spektakl Sztuka. I taki, jak już się trochę dowiedzieliśmy z interakcją z widzami, może powinnam to pytanie bardziej zadać po premierze i po kilku spektaklach, ale no wiem, że zadaję to pytanie doświadczonemu aktorowi. Jak pan ocenia tą współczesną publiczność? Myśli pan, że ona jest bardziej otwarta i właśnie
chce aktywniej uczestniczyć w spektaklu, dyskutować na przykład z aktorami. Zauważa pan zmiany w kontekście do tych iluś lat wcześniej, że ta publiczność była jednak taka zamknięta, może mniej było też takich spektakli? Publiczność zmienia się ze względu na otaczający świat, który się zmienia w sensie zewnętrznym, natomiast w sensie mentalnym każda sztuka współczesna, zarówno jak i dramat antyczny, może oddziaływać tak samo, bo bazuje na tym, co jest podstawą, czyli osobowość ludzka, problemy ludzkie, konflikty, cała psychologia postaci i te nasze zachowania, które my podglądamy, prawda? Natomiast możemy zmienić jakby czy sposób opowiadania o tej rzeczywistości, czy jakby musimy troszeczkę, ażeby dostosować się właśnie do tego sposobu odbioru, bo ludzie zostają tacy sami. Natomiast może tu powiedziałbym tak, że zmienia się troszeczkę sposób odbioru sztuki, która jest na scenie. Zresztą też i między innymi wydaje mi się jest właśnie ta sztuka. To znaczy, bo już trochę publiczności było. Wczoraj mieliśmy już takich pilotów, którzy przyszli tam gdzieś zaznajomieni, żebyśmy się mogli skonfrontować, jak to się gra wobec i z publicznością, a nie tylko z reżyserem. Niektóre rzeczy się sprawdzają, niektóre rzeczy, które wydawało nam się, że nie grają, to na przykład grają, więc mamy już cenny jakiś tam cenny obraz tego, co nas czeka. Jeszcze dwie próby generalne, czyli też z jakąś taką niewielką ilością publiczności odbędziemy, ale już po tym pierwszym kontakcie widać, że to, co jest niewątpliwie walorem tej sztuki, to jest wielowarstwowość, że ludzie, to jest taki tort, który ma różne smaki i w zależności od tego, kto chce co odebrać, to tak sobie tę sztukę zinterpretuje i ona gdzieś tam jest takim dziełem dla, wydaje mi się, dla każdego. Jest takim dziełem, w którym każdy człowiek odczyta inną warstwę, a to jest cenne, bo wydaje mi się, że jak to zrealizujemy, to co chcemy, to uzyskamy taki efekt, że po wyjściu z teatru będzie ona przyczynkiem do dyskusji, że ktoś zauważył to, ktoś inny zauważył to, a ktoś przyjdzie drugi raz i zauważy jeszcze coś innego, ale jest, no nie chcę zdradzać tutaj tajników, czy fabuły, czy jakby sposobów warsztatu, które tam się gdzieś pojawiają i realizujemy je w trakcie przedstawienia, ale właśnie myślę, że największą wartością jest ta wielowarstwowość właśnie, że każdy sobie coś tam odczyta, odbierze dla siebie, jeden bardziej głęboko wejdzie w tę strukturę, drugi mniej, ale coś tam z tego da się poza warstwą fabularną jeszcze dla siebie uzyskać. Jesteście koszmarną parą. Parą kopalnych mamutów. Na co?